Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Nie będzie stanu wojennego. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Dziękuję, serdecznie zapraszam. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No to nie jest dobry znak, kiedy prezydent publicznie musi zapewniać, że nie myśli nad tym, że zadeklaruje stan wojenny czy prawo wojenne, żeby odwrócić rezultaty wyborów. Tak samo nie jest to dobry znak, kiedy jakiś żołnierz czy urzędnik na wysokim stanowisku w Ministerstwie Obrony musi zadeklarować, że nie ma dla wojska nie ma żadnej tam roli w militarnym rozwiązaniu wyników amerykańskich wyborów. No to jest oczywiście normalne dla normalnych, no ale są takie pogłoski, że Trump to myśli o tym, no, że Trump się zastanawia. Przypuszczalnie podkładają mu takie przypuszczenia, no ale to już teraz w niedzielę Trump zaćwierkał, no tweeting, Twitter, no to znaczy ćwierkanie, czyli zaćwierkał, jakkolwiek to idiotycznie nie brzmi, że jednak prawo Marsa, czyli martial law, czyli prawo wojenne, nie wchodzi w grę, że to jest fałszywa informacja, że to są fałszywe wiadomości. No i napisał, że to jest jeszcze więcej z fałszywych i złych reportaży z premedytacją, no, z tym, że wiedzą i tłumaczą to w ten sposób, że on o tym mówi. No, na pewno no spotkał się z tym generałem na emeryturze, Michael Flynn, no, miał tam doradzać, tam później wciągnęli go w zasadzie w przyznanie się do kłamstwa, no bo nie przyznał się do spotkań. No, są to metody KGB, to są metody KGB, jak FBI chce kogoś załatwić, no to pyta się 500 razy to samo pytanie, co tam było we wtorek o 17, 12 lutego, czy coś takiego, i się pytają, i pytają, i pytają, no i w pewnym momencie już jeżeli ktoś powie, że to było tak i tak, a oni mówią, że powiedział, że było tak i tak, no to jest to kłamanie. No to to jest bandyckie podejście, no ale za to był skazany. On nie był skazany za to, o co był oskarżony, tylko był skazany za to, że skłamał. No to jest jakiś fenomen prawa, czy kretyństwo prawa, no ale bardzo często właśnie załatwiają. Nie zwracają uwagi, o co jest oskarżony, tylko później. Dlatego większość tych ludzi, którzy składa, no to mówi, że albo nie pamięta. No z reguły to mówi, że nie pamięta, nie może sobie przypomnieć, bo wolą nic nie powiedzieć, niż mówić parę razy. No i Flynn, ogólnie rzecz biorąc, no to publicznie mówił, że zachęcał i zachęcał prezydenta, żeby ten zadeklarował właśnie prawo wojenne i żeby wojsko zorganizowało wybory od nowa. Pojawił się też nawet na takim kanale Newsmax 17 grudnia. Newsmax, no to podskoczyły. Oni już prowadzą swój program, swoją telewizję, swoje informacje już jakiś czas. No bo wiadomo, że CNN, no to jest jednak komunistyczny news network. Wiadomo, że CNN, no to jest Clinton News Network. Fox, no to był 20 parę lat temu zrobiony przez biznesmena, który miał poglądy konserwatywne, w przeciwieństwie na CNN, na MSNBC i te wszystkie inne lewackie kanały amerykańskie. Także Fox przez lata był taki postrzegany jako konserwatywny, jako bardziej taki wyważony, no ale bardziej z takim spojrzeniem konserwatywnym, niekomunistycznym.
No ale kiedy dzieci przejęły, a w zasadzie to synowe, no bo to synowe się wzięły za prowadzenie telewizji, no to one poszły kompletnie w kierunku tym liberalnym, socjalistycznym, robią biznesy w kapitalistycznym kraju, ale poszły kompletnie lewicowo. No i Fox w ogóle dał plamę w czasie wyborów. Także Newsmax potraja swoją publiczność. Ludzie przestali wierzyć, już dawno przestali wierzyć CNN. CNN ma swoją oglądalność, dlatego że do tej pory miał ekskluzywne, w zasadzie uzyskał ekskluzywne prawa do nadawania na lotniskach amerykańskich, także CNN tam ciągle leci, także oglądalność liczą w milionach, no ale w domach ludzie nie oglądają. No i Fox zdziadział po prostu, sparciał, zamienił się w socjalistyczną szczekaczkę. No nie do końca jak CNN i cała reszta, no ale jednak ludzie uciekają. Ludzie o konserwatywnym spojrzeniu, czyli Bóg, honor, ojczyzna, którzy są za prawem do posiadania broni, prawem do własności prywatnej, są przeciwko skrobankom w szóstym, siódmym i ósmym miesiącu, są bardziej za mniejszym rządem, bardziej za wolnością jednostki niż za kołchozami, no to ludzie przeszli do Newsmax, No i właśnie Michael Flynn tam powiedział, że mówił o Trumpie, że Trump mógłby od razu na jego rozkaz skonfiskować te wszystkie maszyny liczące naokoło kraju, że mógłby rozkazać w tych wszystkich stanach, gdzie były te numery arytmetyczne, no które są. Trzeba pamiętać, że to raczej nie zniknie, że jednak będzie to ciągnięte i szydło wyjdzie z worka, no ale Flint mówi, że jeżeli Trump chciałby wziąć te możliwości wojskowe, mógłby żołnierzy postawić i w zasadzie spowodować nowe wybory w tych Stanach. No i Flint tłumaczył, że no to nie jest jakiś tam precedens, to już było, zrobione. Ludzie mówią o prawie wojskowym, jakby to było coś nowego, no a on tłumaczy, że to już było 64 razy. Tłumaczył, że w Ameryce no, było 64 razy martial law. Plan Marshalla to jest co innego. Marshall to jest przez 2L, to jest nazwisko. Marszał, no to w zasadzie w Ameryce to był szeryf na poziomie lokalnym, a na poziomie federalnym jest marszał przez jedno L. A marszał, no one brzmią tak samo, ale to jest M-A-R-T-I-A-L. Marszał brzmi tak jak marszał, ale to jest od Marsa, czyli prawo Marsa, prawo wojenne. No było wprowadzone, ale to jest mieszane, no bo w zasadzie to jest stan wyjątkowy, to jest emergency law, czyli jakieś emergency, to jest sytuacja taka niespodziewana. No i było wprowadzone 60 razy faktycznie. Ostatnim razem, kiedy rząd federalny wprowadził prawo wojenne, no to było to na Hawajach, po tym jak Japończycy zbombardowali Pearl Harbor, no ale wcześniej. Później to były tylko na poziomie lokalnym, stanowym, no i to ogłaszają to lokalne rządy, stanowe rządy, wtedy kiedy są jakieś tam zamieszki, kiedy są rozruby, kiedy jest klęska żywiołowa. No, kiedy jest klęska żywiołowa i gubernator w jakimś stanie ogłosi stan klęski żywiołowej, no to wtedy automatycznie pieniądze
pieniądze nadchodzą z Waszyngtonu i to jest forsa. Także czasami ogłaszają, no jak są te zalewy, jakieś powodzie nieprawdopodobne, no to właśnie ten stan klęski żywiołowej. No ale wojsko tam jest pomocne, no ale oni są raczej z łopatami, a nie z czołgami, z karabinami. Także no, są wysyłani na ulicę też, żeby pilnowali, żeby nie było szabru, żeby nie było złodziejstwa. Większość normalnych ludzi rozumie, czy zdaje sobie sprawę, czy ma takie pojęcie o konstytucji, że jednak prezydent nie może zadeklarować stanu wojennego bez zgody kongresu. No, to właśnie ten stan wojenny, kiedy była ta wojna secesyjna, no to kongres wyszedł i zadecydował. Lincolna później zabili za to, ale to właśnie kongres zdecydował, że był stan wojenny, kiedy północ poszła na południe. Trzeba pamiętać, że północ to byli republikanie. Republikanie bardziej tacy przemysłowi, a na południu, no to byli południowi demokraci. Południowi demokraci, no to byli właścicielami niewolników. W latach 1960 oni zrobili taki smyk do góry nogami, no i w zasadzie z niewolników zrobili wyborców, bo zaczęli im rozdawać. No i wzięli się ten 180 stopni, czy takie salto zrobili. No i teraz po prostu jest to partia rozdawnictwa. Kiedyś była partia niewolników. No to jest taka ciekawostka historyczna, gdzie na dzisiaj większość ludzi no to myśli, że konserwatyści, republikanie to są jacyś krwiopijcy, wyzyskiwacze, po prostu fabrykanci i tak dalej. No a to jest partia konserwatywna. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Demokraci wciągnęli w tych swoich oryginalnych, socjalistycznych, w reklamie socjalizmu, można powiedzieć, w reklamie tej równości społecznej, w reklamie no, tych wszystkich ruchów społecznych, no to wciągnęli ludzi w to. No i dzisiaj właśnie się zdegenerowało. Dzisiaj się zdegenerowało to do tego stopnia, że powiedzmy demokratka Gabbard, ona jest właśnie z Hawaii, to odchodzi z kongresu, no bo ona parę takich ustaw starała się ustanowić, między innymi o tym, żeby transwestyci nie mogli brać udziału w zawodach, olimpiadach i igrzyskach wśród kobiet. No a to się dzisiejszym komunistom nie podoba. No ale wracając do Michaela Flynn, to on tłumaczył, że jest taka możliwość militarnego wejścia do całej tej sytuacji. No wiadomo, że jest to troszeczkę alarmujące. Jest to nieodpowiedzialne. No pomimo, że są jakieś tam nieregularności, pomimo, że wszyscy chcemy, żeby to było sprawdzone i udowodnione, bo jednak trzeba popatrzeć na to, że te stany, które miały te liczby, te ilości głosów, miały te głosy, sprawdzali, no to oni stany jako każdy z tych stanów, Arizona, no wszystkie te stany, które zadeklarowały, no to zadeklarowały, no to trudno wysyłać wojsko, i federalne wojsko i przekonywać je, żeby zmienili. No to byłby koniec, to byłaby tragedia. To by była tragedia dla kraju, tragedia dla konstytucji, tragedia dla wolności, no i tragedia dla Trumpa. To, że Polacy jakoś tak swobodnie mówią, że powinien być stan wojenny, no to ja się dziwię. Dziwię się dlatego, że jeżeli Solidarność powstała, niezależnie od tego, czy była podpuszczona przez te komunistyczne świnie z Kiszczakiem i z Wałęsą na czele i wszystkie te
kory, nie kory, też to było włączone, niezależnie od tego, później ten stan wojenny, według mnie, no to była ta ustawka do tego szabru w Magdalence i tego rozgrabienia 44 lat, kiedy ludzie pracowali na dobro państwowe, no i dobro państwowe zostało rozsprzedane. No ale Jaruzelski 126 razy powiedział obrona socjalizmu 13 grudnia. W tym swoim przemówieniu to on za każdym razem mówił, że czołgi na ulicach to jest to, że jest obrona socjalizmu. No to teraz tak jak się posłucha, jeżeli się mieszka w Ameryce, no to trudno sobie pomyśleć, żeby czołgi wychodziły na ulicę w obronie konstytucji. No nie da rady tego pogodzić. Nie da rady tego pogodzić i to jest po prostu nie do uwierzenia, że wszyscy tłumaczą, że już jak złapią swoje ręce, no złapią swoje ręce. W Georgii teraz będą te głosowania, będą głosować na senatorów i to przełamie szale albo nie przełamie w Senacie. No ale dopóki nie ma wysyłania na Kołymę, nie ma wysyłania na Syberię, nie ma wysyłania do obozów internowania, no to się zmieni. To się zmieni. Wybory będą bardziej pilnowane. I wszystko powinno być. No, prezydent w zasadzie nie powinien nawet, nikt nie powinien mu proponować stanu wojennego. Prezydent nie powinien dyskutować na temat stanu wojennego, no bo jednak prezydent no to składa przysięgę. Składa przysięgę, że będzie utrzymywał, chronił i bronił Konstytucji Stanów Zjednoczonych. No, a przemyślenie nad stanem wojennym, no to w zasadzie po stracie wyborów, no oszukanych, to nie ma dwóch zdań, że to były oszukane wybory, no ale to są inne środki niż stan wojenny, także, że proponowanie, no i on nie proponuje, no odciął się od tego i w zasadzie no to świadczy, że jednak chce utrzymać, chroni i broni konstytucji. Wybory 2022 będą inne, wybory 2024 będą inne. Trump jednak no zrobił kawał dobrej roboty, przez 4 lata doprowadził gospodarkę do jakiegoś porządku, doprowadził porozumienia międzynarodowe na temat tego kretyńskich praw środowiska. COVID po prostu jest wykorzystany nie w 100%. Pięciokrotnie komuniści wykorzystali ten kryzys na przejęcie władzy. No ale takie oszukane przejęcie władzy, no to zawsze ma krótkie nóżki i to wszystko wyjdzie. Także nie tłumaczcie, że stan wojenny rozwiąże. Stan wojenny nic nie rozwiąże, bo wojsko na ulicach może stać. Ludzie będą normalnie żyć. No i to wszystko tąpnie, tak? Żołnierze po prostu zrezygnują, nie będzie tak dużo. Amerykanie mają 500 milionów sztuk broni, no ale oni nie mają po to, żeby iść być partyzantami w lesie, tylko mają po to, żeby bronić swojego domu. Także 80 milionów wyborców demokratów byłoby przeciwko Trumpowi. 35-40 milionów republikanów też by było przeciwko, także to nic by nie wyszło z tego. Nic by z tego nie wyszło. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Dziękuję, ale serdecznie zapraszam. To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń. I zapraszam do codziennych zdemonetyzowanych filmików. Zdrowia dla normalnych.
przekaz dla socjalistów. Pamiętajcie, że będzie płacić zgrzytanie zębów za to, że głosowaliście na Bidena i jego komunistów. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję wam bardzo, że głosujecie na konserwatystów, na Bóg, honor, ojczyzna, rodzina, uczciwość i tradycja. Nie ma się co poddawać. Sprawiedliwość wyjdzie na wierzch prędzej czy później. Nie zajmie to 74 lata jak w Rosji Sowieckiej. Zdrowia!